Cześć moi kochani, witam was serdecznie i zapraszam was na losowanie na 1000 subskrypcji. Tak jak obiecałam, do wygrania jest tutaj y, krem z zielonej herbaty, y, maseczka rewitalizująca i y, tonik i, i, y, ta. i śmietanka do zmywania makijażu. Do tego będą jeszcze dwie takie małe niespodzianki, ale ponieważ to są niespodzianki, więc ich tu nie pokażę, y, to dopiero zobaczy ten, kto wygra i otworzy sobie paczuszkę. No, ale to takie właśnie będą drobiazgi niespodziankowe. Natomiast tutaj zaraz będziemy losować. I jak mówiłam, są to kosmetyki firmy AWA, laboratorium kosmetyczne, kosmetyki organiczne z certyfikatem Ekocert. O wszystko tutaj o tych kosmetykach to sobie można przeczytać w tym filmiku na rozdanie ta. 1000 subskrypcji. No i jak najbardziej Was zachęcam. Do inwestowania w naturalne, organiczne produkty kosmetyki, zwłaszcza kosmetyki polskie. No a teraz pójdziemy właśnie do losowania, i ponieważ ja jestem, znaczy jestem, zrobię tak po prostu oldschoolowo, po prostu będę losować karteczkami, nie będę używać żadnej maszyny, bo po prostu już powoli dochodzi do mnie, że jesteśmy już otoczeni takimi, no świat, który nas otacza elektroniczny, Czasami staje się nie do zniesienia, i no, można trochę się od tego odsunąć, po prostu. Więc stare dobre karteczki będą bardzo fajne, więc zapraszam. Jesteśmy znowu w tym samym miejscu, w ogrodzie. Robimy losowanie. Karteczki przygotowałam. Słuchajcie, no nie jest tego tak strasznie, strasznie dużo, aczkolwiek jest tego trochę. No ale po prostu warunki moje były takie, że nie tylko trzeba być moim subskrybentem, ale też trzeba było. Wejdź na mój blog grynelka.pl, który cały czas Wam bardzo, bardzo polecam i tam napisać komentarz, zostawić ślad po sobie pod jednym z dwóch artykułów, które właśnie były o kosmetykach firmy marki Awa, które są naprawdę moim odkryciem od ostatniego czasu i zresztą będę robić filmiki na pewno jeszcze o tych kosmetykach. I bardzo Wam serdecznie wam je polecam, ale tutaj właśnie chciałam, yy, właśnie pod, tych, pod jednym z filmików, jeden był artykuł o kosmetykach z pomidorów i z, yy, z, dzik, i z groszku, no, rewelacja po prostu yy, takie roślinne kosmetyki, a drugi był z opuncji i z aloesu. No i te osoby, które właśnie wzięły udział, które napisały mi tam komentarz, biorą udział w tym konkursie, no więc, dobra, kochani, nie przedłużamy. Mieszam, 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 jak widzicie i wyciągam jeden. Yy, I słuchajcie, patrzymy co tu będzie, żeby mi nie spadł. Joanna Nowak. Ja tak gryzmole, wiecie, moje pismo jest straszne. Joanna Nowak, więc Joasiu gratuluję i zaraz jeszcze przejdę do domu i zobaczę, jaki mi yy, napisałaś yy, ładny komentarz. Yy, no i. Yy, yy, no, i tego, jeszcze się za chwilę zobaczymy, także jeszcze jedną sekundkę, a jeszcze chciałam Wam y, powiedzieć, że y, jeszcze chciałam Ci, Joasiu, wszystkim gratuluję Ci serdecznie, bardzo oczywiście. Y, paczuszka będzie wysłana. W, doczekam do Ciebie, y, czekam na adres y, y, Twój do wysyłki, żebyś mi y, podała y, na mój adres. Y, mailowy grynelka2016 gmail e, małpa gmail e, e, com. ale ten adres jest też podany oczywiście w, w informacjach w moim, w moim tym e, no, w moim, na moim kanale i też na moim blogu. Ale jeszcze tutaj pod spodem podam ten y, y, mój adres mailowy do wysyłki, mój adres mailowy i tam mi przyszli swój adres. Czekam do czwartku wieczorem. Do czwartku wieczorem, jeżeli do czwartku wieczorem, Joasiu, się nie zgłosisz, y, no to y, w takim razie będzie losowanie jeszcze jedno w piątek. Także jeszcze raz gratuluję, pozdrawiam serdecznie I jeszcze zobaczę, znajdę, wejdę do domu, bo tu jestem w ogrodzie, znajdę jeszcze Twój komentarz i ładnie go, i zobaczymy, co tam mi ładnego napisałaś. A tutaj troszeczkę mojego ogródka widać. Yy, widzicie, ja mam taki trawnik, który nie jest yy, yy, koszony na jeden centymetr, bo ja tego bardzo nie lubię. Tutaj mam sobie, zasiąłam takie drzewo yy, japońskie, taką wierzbę japońską, ale ono jeszcze nie, nie rozkwita. Tutaj mam, jeżeli ktoś chce zobaczyć, tutaj jest porzeczka, tam z tyłu jest taki dom, nie chcę go fotografować, bo to jest to tak, no nie mogę czyjegoś domu, to jest dom niezamieszkany po prostu, także pusto mam tu, no a tam jest, tam są drzewuszki, wszystkie drzewuszki, także taki tutaj ogród, tutaj jest drzewuszki, a tam z tyłu jest Borys, no i po prostu teraz sobie pójdziemy i tego... Tu mam bardzo fajną sosenkę, którą zasadziłam i rośnie. Widzicie, tu jeszcze nie jest wszystko takie zielone jak wszędzie. Trawa tak, mało padało, więc drzewa dopiero się zielenią. No ale dobra, dobra. Słuchajcie, to to wchodzę do domu i zobaczę, Joasiu, jeszcze Twój komentarz. Na razie. No więc Joasia napisała, zakupiłam sobie ostatnio Aloes, ale coś mi schnie bardzo na końcach, więc nie wiem, czy mi się utrzyma. A o Punt nie, nie wiedziałam, że jest taką skarbnicą zdrowia i buźka. Także Joasiu, jeszcze raz serdecznie gratuluję, pozdrawiam. Także kochani, żegnam Was na razie z zdjęciem mojego Borysa. To jest kot, którego znaleźliśmy, który został znaleziony w Krośnie, jak próbował przy minus 20 stopniach wsunąć się do jakiegoś domu w styczniu 2020. 16 roku, wiecie, i on po prostu był tak zmartretowany, zmarnowany. On nie ma praktycznie uszu, bo chyba ktoś tak o niego dbał w cudzysłowie, że mu uszy obżarły robaki czy wrzody. No, w każdym razie prawie że uszu nie ma, ale jest przesłodkim kotem starszym, takim brzydkim. Bardzo właściwie jest tak brzydki, że nikt by go nie chciał, ale myśmy go przygarnęli. No i sobie u nas jest, on teraz sobie tutaj śpi, ponieważ mam właśnie tę permakulturę, taką. Tutaj, o zobaczcie, wokół krzewuszek, więc to y, 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 ciepło mu jest, jak sobie na tym śpi. A po drugie to jest też bardzo dobre, bo teraz przy suszy, no po prostu ziemia jest zabezpieczona, y, zabezpieczona jest. No dobra, ale to już tak mniejsza z tym. Y, kochani moi, y, no, o jak się ładnie Borysek pokazał. No to na razie pozdrawiam Was serdecznie. Y, do zobaczenia, do usłyszenia. Subskrybujcie mój kanał, przychodźcie. Cieszę się bardzo, jak jesteście, jak Was widzę. No, i może bym zrobił, no zobaczę, może bym zrobiła taki kanał, taki kanał CM ja Jezus Maria, taki film QA, może byście chcieli, no zobaczę. Na razie pozdrawiam serdecznie.